Zanim przejdziemy sobie do odcinka, to szybka informacja. Już dzisiaj na serwerze będzie startował event halloweenowy. Jest to idealny okres na rozpoczęcie gry, dlatego jeśli jeszcze nie zarejestrowałeś się, to zapraszam do skorzystania z reflink, który znajduje się w opisie filmu, a więcej informacji na forum serwera lub przypiętym komentarzu, jeśli chodzi o sam event. Zapraszam serdecznie do sprawdzania tematu, a już teraz lecimy sobie z odcinkiem. Ja? O kurwa, ile mu... Tatka na krycie! Teraz muszę spierdalać. O, masz, więc Wilka HP 2400 bije, no ten Wilkiem to mnie może w pizdę pocałować. Ale pod hita jak zapie i z hita pierze człowieku po 5 koła, to jest pizda jak chuj. Teraz zrobimy tak, spierdolimy, ciak, 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 tak, bach, tu Wilka. Zasadzka, ileś? Czego? Dwa razy, bo to i tak BMM rozkurwiasz każdego. Mentala znaczy. Kurwa! Mamy to! Ale cześć, siemano, ja jestem oczywiście BatonMetin2 i zapraszam was do kolejnego nowego odcinka. Oczywiście na starcie konkurs na smocze mety, trzy osoby wygrają, oczywiście SM-ki nadaje administrację na wasze konta. Wybierają to oczywiście tylko zostawienie suba na kanale, łapy w górę pod tym filmem oraz komentarz zawierający wasz nick z gry. Oczywiście wyniki będą podawane tutaj w tym teraz miejscu na ekranie, wam się wyświetlają. No i klasycznie 150 łap w górę pod tym odcinkiem i kolejny odcinek wpada o jeden dzień szybciej na kanał. Zapraszam teraz serdecznie do odcinka, miłego oglądania. Na starcie dzisiejszego odcinka, widzowie, chciałbym kilka słów powiedzieć o planach na serię przede wszystkim. Albo może inaczej. Zacznijmy od tego, co w dzisiejszym odcinku zobaczycie. No, w dzisiejszym odcinku zobaczycie PvP przede wszystkim z surowym WP-kiem. Z tego co pamiętam, to miał 90 bodajże 4 level, ale mogę się mylić, także jeśli się mylę, to z góry przepraszam. No, zobaczycie sobie to nasze PvP. Na starcie muszę tutaj na pewno podkreślić, że większość PvP zdecydowanie wygrywał WP-ek. Jeśli mi nie siadł kryt na chmurze, to naprawdę ciężko było z WP-kiem wygrać. Naprawdę WP-ek jest mega, mega silny. Tym bardziej, że no to jeszcze się biłem, jak miałem 36 level. I jeśli chodzi o alchemię, to tam jedynie był znak rubin, wartość średnie, znak diament, perf, reszta full matowa. Oczywiście szafir był wtedy silny sura. Także naprawdę było ciężko, jeśli chodzi o klasówki, to też nic specjalnego nie było. Dlaczego w ogóle nie wstadzam, też ważne pytanie, tam wiele osób się pytało. Dlaczego nie wstadzam full wybornej alchemii od razu na postać i nie robię takiej typowej zabawki do PvP, tak jak na przykład widziałem, taki youtuber Nesu zrobił. No widzowie, ja troszeczkę chcę się inaczej pobawić. Moim zdaniem nie byłoby sensu naprawdę teraz wkładać full wybornej alchemii i lać ludzi, powiedzmy sobie, że do około setnego levela to pewnie nikt nie ma alchemii wybornej, więc takie PvP z widzami po prostu byłoby bez sensu i uważam, że byłoby naprawdę bardzo, bardzo niesprawiedliwe. Dlatego podoba mi się takie PvP jak jest teraz, czyli bije się z takimi ludźmi, wiecie, to są 90 któreś levele, one nie mają wybornej alchemii, one nie mają jakichś punktów gdzieś tam, wiecie, za 1000 zł, perfów, jakichś klasówek i tak dalej. Na przykład ten Sura WP tutaj, z którym się biłem, też nie miał full ABS-u na sztylety, ale podobało mi się takie PvP, gdzie naprawdę trzeba zagrać inteligentnie. Trzeba przede wszystkim pomyśleć w trakcie PvP. Ja się uczę naprawdę grać daggerem, bo daggerem w życiu zagrałem tylko raz, było to na nerwie i to było może przez 2-3 miesiące. Także wiecie, moje umiejętności, jeśli chodzi o daggera, no nie są na wysokim poziomie. No 2 miesiące zagrałem tak naprawdę przez całe swoje życie daggerem. Jeśli chodzi o PvP, to nawet tego PvP wtedy nie było jakoś dużo, ale dobra, mniejsza o to, zostawię ten temat. No uczę się tego daggera, najlepiej się właśnie uczyć na takich PvP, jak tutaj widzicie właśnie na swoich ekranach, czyli PvP, które są na styku. PvP, gdzie wychodząc do niego, no raczej z góry, nie powiem, że jesteście przegrani od razu wrzuceni, ale no i wiecie, że będzie ciężko, wiecie, że musicie coś pokombinować, musicie zagrać jakoś niestandardowo i to mi się podoba, i takie PvP chciałbym, aby były do końca tej serii,
W sensie wyborne Malhamie rzucę, ale powiedzmy, że to będzie dopiero gdzieś na 90 levelu, jak będę chciał rywalizować ze 105 levelami, czyli z levelami, z postaciami przede wszystkim, które mają już wyborne kamyki, bo wiem, że na 105 levelach to oprócz tego, że ludzie już mają te alchemie o wiele, wiele lepsze, niektórzy już wiem, że naprawdę latają na full wybornych alchemiach, to każdy minimum tą alchemię znakomitą ma, także ja na przykład wkładając sobie alchemię na 90 level, uważam taką wyborną, uważam, że będę po prostu na wyrównanym w miarę poziomie do tych właśnie 105, chociaż wiadomo też nie do każdego, bo jak ktoś wykoszy na wybornej alchemii również, no to będę raczej z góry miał ciężko. No ale chcę właśnie, żeby w tej serii coś takiego fajnego było, no bo powiedzmy sobie szczerze, gdybym zrobił teraz zabawkę na wyborne alchemii, wsadził jakiś ametyst, nawet mogę wsadzić widzowie na wyborny ametyst, bo mam obecnie na moim shopiku ponad 3000 wonów, to naprawdę kupić teraz dla mnie wyborną alchemię to nie jest żaden problem, ale problem byłby wtedy, z kim miałbym się bić? No co to byłoby za PvP, kiedy wchodziłbym do M1, do M2, też tam na pustyni, gdzie się zazwyczaj biłem z ludźmi i ściągał każdego na skilla 3-2 i totalnie byłoby to bez sensu. Tym bardziej, że druga osoba nie biłaby mi wtedy totalnie nic, mając taki wyborny szafir, na przykład od Void, czy tam od Ninja, czy jakąś inną odporność. Także uważam, moim zdaniem, oczywiście też również czekam na waszą opinię, także tutaj bardzo ważna rzecz, żebyście wy swoją opinię zostawili na temat tej serii. Co chcecie zobaczyć w tej serii? Mianowicie, opcje są dwie. No wydaje mi się, że są po prostu dwie opcje. Pierwsza opcja to jest taka, że wkładamy full wyborne koło. Naprawdę, full wyborne koło, nawet jeśli znajdę metod do kupienia, co będzie ciężkie, to najwyżej jakieś znaka znajdziemy, ale jeśli znajdę wybory ametysta, to również wsadzę wyborny ametyst. To jest pierwsza opcja i latamy na full wybornym kole, klasówkach, powiedzmy tam w taki już w miarę, bo jakieś tam sobie już porobiłem, także to jest pierwsza opcja. Druga opcja jest taka, że latamy dalej tej alchemii taki powiedzmy no nie za 1000 zł, a takiej alchemii już przejściowej, która po prostu pozwoli nam na takie pojedynki, jak tutaj widzicie na ekranie, czyli pojedynki, które są no na styk, po prostu są na styk i żeby takie pojedynki wygrać, to trzeba po prostu dobrze, przede wszystkim dobrze zagrać, a nie dobrze wkładać kamyki do alchemii. Także dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Dzisiaj taki odcinek pewnie bardziej będzie pogadankowy, chociaż już kończę swoje pierdolenie i zostawiam was z moją tutaj reakcją w tle, jak biłem się z BM-em, potem biłem się również z Daggerem, także Daggerem 96 level, także koniecznie oglądajcie do końca, bo dzisiaj naprawdę fajny odcinek i to będzie już, widzowie, ostatni odcinek, jeśli chodzi o 35 i 36 level. Aktualnie przebiłem level do 55, to zresztą zobaczycie w kolejnym odcinku, ale to już nie spoilerów. Zapraszam tutaj do słuchania tych moich wypocin podczas każdego pojedynku. Dobra, gotowy? No go. Gotowo, no. Kurwa, wirujące i chipne! Ja pierdolę. 2-1. Dobra. Pole rundę kolejne. Patrz, pole z dziadem. Go, no. Kurwa! Dobra, 2-2. Nie? Pol tego dziada. Gotowy? To polimy, no. No to do domu. Do domu, panie, do domu. O kurwa, pile z hita mnie napierdala. Człowieku, ty. Setkuj, dobra, zaczynamy. Gotowy? No to go, no. O. Jak za statki mi zajebał cały... Jeszcze konia jeszcze przywołał, widziałeś? Nie boję. Dobra, gotowy? Czekaj, jak na pelu. To dawaj, go. O, ale mit. O kurwa, czego mi od niego dotknęło od razu?
bez kitu, czy kurwa, o. Pa. No, ale dawaj go. Teraz gramy, jeżeli papo. O. Dobra, gotowy? No. To go. Orpa, jak gry? Kurwa! Szkoda, Baton, miałeś szansę. No, nie wiem, ale chciałem w plecy zasadkę, żeby go pierdolą na strzała, wiesz? Ale spokojnie, nie martw się. Ale jest! Jedną mnie. Jakiś profesjonal, do trzech. No, normalnie, no dobra, do trzech na punkty, no, go. Dobra. No, czekaj. PvP odpal, no. Teraz się wolę, kurwa, z tego smoka. A ty spierdalasz, człowieku. Kurwa, mam 2 skille. To co mam nie spierdalać? Ba to może z bufem chcesz. Kurwa! Gotowy? Czekaj. Spierdolę ten autoatak, chyba. Dobra, dawaj. No dawaj go. Nie szły. Zajebło chmur. No i zasadzkę. O! Jeden HP. Ja pierdolę, to jestem rzucę na odcinka, kurwa. Dobra, dawaj. No, pol maszynę. Czekaj, no. O kurwa, to tak to, żeby ją spierdalać na potęgę, widzę. No kurwa, ajajajajaj. Rykoszet, tak zwany. Wir na plec. Aj, kurwa, klikałem wira. Dawaj. Dobra, gotowy, dawaj, polimy. O, ale przedymany. O Jezus, nie ten skill. No i to jest właśnie to, nie? Technicznie to PvP już bym z tobą wygrał, no ale teoretycznie no to nie mam kurwa HP, żeby przeżyć w ogóle. Tak, ale... To polimy. No i kurwa, ty mi chłopie tym zadałeś całe HP. Szybkim kurwa. A jeszcze raz spierdoliłem, bo źle odepchnąłem. Dobra, gotowy? Polimy, no. Polimy maszyny. Żadne mi hity nie podchodziły w momencie, jak chciałem pod hity kurwa zagrać. Nie, koziki ze średnimi bez sensu. Te umki tyle dają na tym poziomie. Tak, no to prawda. Ja też. No go. No. Go, ready. Pozwól dalej z siebie! Puh. Ale mnie rozjebał teraz. Ja gotowy. Dobra. Pozwól odnaleźć siebie. O kurwa, ale mnie wyjaśni, ty to ja muszę mieć same misje. Gotowy? Czekaj, zapalę sobie w razie co, żeby nie było dupy. Puf, puf, puf. Dobra. Ja to jak coś to też bez rosek napierdalam, nie? Na żadne ataki, na żadne takie pierdoły. Żeby było w miarę tak równo, znaczy i tak nie jest równo, kurwa. Płynie fest. O, teraz trafiłem wszystkim, kurwa, teraz jest fajnie. O Boże, ale mi ścina. Aj.